Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. Tak jak widzicie, baterka już leci, nie wiem, po prostu wbiłem sobie do bitewki za 42 zł przed zaczęciem odcinka i baterka już leci, więc zobaczymy, czy uda nam się pierwszą wygrać. A Wy pamiętajcie, że jak chcecie wygrać jakiegoś skina, musicie mieć łapę w górę, suba z dzwonem, komentarz oraz używać mojego kodu promocyjnego, kodzik Esteban, który daje Ci aż 5% do wpłaty, a możesz mieć więcej, jeśli trafisz tutaj w dziennym bonusie coś, więc serdecznie wszystkich zapraszam. No ponieważ jest to, myślę, że spoko opcja. A my sobie dzisiaj z dźwiękiem pootwieramy. Troszkę sobie wtedy ściszę tutaj audio. No i właśnie, wróćmy do tej bitwy. Wróćmy do tej bitwy, bo mam nadzieję, że ją wygraliśmy. Jest! A nawet nieważne, ale jest bitwa za 900 zł od Santiago na 5 skrzyneczek i próbujemy. Próbujemy to wygrać, widzowie. Wy pamiętajcie o tym, żeby mieć łapkę w górę. No i zaczynamy od naprawdę grubej bitwy. 900 zł. No i Chase, jest to typowa procentówka. Tak jak widzicie, 200 zł ona kosztuje, ale mogą być te Galile niestety, no i może się ta bitwa nawet nie zwrócić. Ostatnia, no i niestety, trafił za 428 Galila, no i tu już w nuklearu będzie bardzo ciężko, no ja mam więcej, no ale to niestety nic by nie dało, jakby to powiedział Pudzian. No cóż, przegrywamy pierwszą bitwę, ale to jest bardzo słaba bitwa. Bo z 900 jest 784, no więc nie wygląda to dobrze. Mamy bitewkę za 7 dych, to sobie dołączmy. 5 skrzyneczek disco, no i lecimy z tymi batelkami. Widzowie, dzisiaj do wygrania będzie też fajny skinek, więc pamiętajcie o tym, że trzeba używać tego kodu, a jeśli wpłacacie jeszcze w ogóle z moim kodzikiem, to już w ogóle wtedy Wam serdecznie wszystkim dziękuję. No my lecimy z drugą batelką, no i zaraz zrobimy my jakąś swoją, też potwieramy skrzyneczki. No ale póki są battle, no to trzeba z nich korzystać, tak? Znaczy póki, no będą cały czas prawdopodobnie, ale póki jest pełno ludzi, to trzeba korzystać. No my wygrywamy, ale nie, no nawet nie ma profitu, więc zostawiamy. No i tworzymy jakąś bitewkę sobie, stwórzmy, a jakąś na grubasa. Mamy 5000 jeszcze, to sobie zróbmy, powiedzmy cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Będzie dużo skrzynek. 15 skrzyneczek w battle. 1443 zł. No i zobaczymy. No i zobaczymy, czy uda się wygrać taką bitewkę. 1443 zł. No, czy ktoś w ogóle wbije? Czy ktoś w ogóle wbije? Czy ktoś ma tyle pieniążków? Ale za ten czas my sobie otwórzmy jakąś skrzyneczkę. Mamy 3900. To pyknijmy sobie jednego Luxury Knife'a za 1100 zł. Nie wiem, czy to nie będzie trochę za głośno. Zobaczmy, jest nawaja Case Harden. No to na pewno nie jest profit. 560 zł. Tutaj bardzo duża strata niestety. A bitewka dalej się nie zaczęła. Okej. Chyba, że ktoś stworzy jakąś swoją też droższą. No ale na razie poczekamy. Na razie poczekamy, bo mamy jeszcze 2800. To możemy sobie... Dobra, możemy sobie 2800 wydać oczywiście na 5 windmillów. W bitwach często ten stiletto dropił. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że podobnie. No było blisko, no ale niestety jest dramat. Jest bardzo słabo, bardzo, bardzo, bardzo słabo. No na razie skrzyneczki no nie oddają. No co mam tu dużo mówić, widzowie. Na razie skrzyneczki nie oddają. No ale my będziemy próbować dalej. No i czekajcie, zrobimy może jakiś kontrakt. No bo na razie do bitwy nikt nie dołącza. No boją się, widzowie, boją się wielkiego Estebana. No taka jest prawda. My robimy kontrakt, zrobimy sobie jakiś gruby za 1000 zł. Dostajemy stiletto, który... O, 1500, fajny profit dało. Oj, przepraszam. Robimy jeszcze jeden kontrakt za 1600 zł. Jest gloczek za 1300. Okej, sprawdzimy bitwę przy okazji. Sprawdzamy bitwę, no patrzcie, dwie bitwy zostały, no przydałoby się, żeby ktoś dołączył, 15 skrzynek, no może za dużo skrzynek, może za dużo, dobra, a zrobimy jeszcze jedną, po prostu, zrobimy tak, raz, dwa, trzy, cztery, 744 zł, stworzymy jeszcze jedną taką bitkę, no i zobaczymy, mam nadzieję, że ktoś w końcu dołączy, no ale widzicie, no boją się, też czekam na to, że żeby można było dodać boty, no bo to będzie na pewno łatwiejsze i będę mógł wtedy szybciej te batelki robić, no bo zobaczcie, dałem od najdroższych i są moje dwie najdroższe bitwy, no i nikt się ze mną nie chce bić, no widzowie, nikt nie ma jaj, także jak wy macie jaja,
No to wbijajcie do takich bitew, oczywiście jak wpłacacie, to pamiętajcie, że z moim kodem i wtedy na pewno ze mną taką bitewkę wygracie. Więc no to jest pewne, tak? Z moim kodem jak wpłacacie, wchodzicie do mojej bitwy, to wygrywacie, a tutaj bardzo słabo. No chciałbym, żeby chociaż jedna z tych bitew się zaczęła. No patrzcie, no boją się, po prostu się boją. 744, no mógłby ktoś wbić, nie? Dobra, tu mamy jedną skrzynkę na 18 zł, to sobie dołączymy. No i zobaczymy, zobaczmy. Mam nadzieję, że ktoś tutaj, chociaż do tej dołączy bitewki. Cyk, no do tej mojej na razie nikt nie wbija, od najdroższych sedajmy. Dobra, tutaj, o, 95 zł. Dobra, wchodzimy do... Aha, czekajcie, bo zaczęła się ta bitwa, dobra. Zaczęła się ta bitka na 18 zł, jedna skrzynka i my tą bitkę... No niestety, a, zgarniamy, okej, okay, no zgarniamy, nie jest to jakiś duży profit, ale najważniejsze, że jest moja, tam za 95 się zaczęła, a ta moja za 740 i 1000 dalej stoi, więc dobra widzowie, ja już po prostu przedłużać nie będę i widzimy się po prostu, jak któraś z tych batelek się zacznie. Okej, widzowie, bitka się już zaczęła, właśnie ta za 1400 i przed chwilą też wiedziałem, że zaczęła się przy okazji ta za 700, więc na koniec będę wiedział, czy dwie bitwy wygrywam, a tutaj Santi... Czekajcie, musimy to odświeżyć niestety, ale Santi na razie ze mną wygrywa i to sporo. No zobaczymy, jest skrzydek 15, 1440 zł bitwa, no mam nadzieję, że uda się wygrać, no bo jak nie, to będzie ciężko. My trafiamy teraz, dobra, ma wupkę, ale i tak dalej, Santi jest na prowadzeniu, zobaczymy jak będzie. Dobra, Fomasik stówka, okej, okay, no troszkę nadrobiliśmy, lecimy ze skrzynkami 56, to jest na pewno dla mnie niedużo, ale... Myślę, że w tym momencie wychodzimy na prowadzenie. Teraz już na pewno wychodzimy. Niedużo, no niedużo, ale mamy jeszcze dużo skrzyneczek do końca, więc zobaczymy. Zobaczymy, wy pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, żeby oglądać filmy do końca. No ponieważ teraz będą częściej hasła konkursowe. No bo nie ma tak, że wbijasz i wychodzisz, tak? No a to jest w ogóle skrzynka za 9 dych i bardzo słabo dała. Mamy Sunseta za stówkę. No i też słabo dał. Ciekawski za stówkę, to potem 105, 100 i 100, około wszystko podobnie. Dobra, dla mnie uspik 166, ale to będzie słaba bitwa. Jak tu nic nie wyleci, to będzie słaba bitwa. Jest dla Santiago 106 zł, no i holy moly. Oby haul, uwaga. Nie, ale jest dobrze. I tym prawdopodobnie wygraliśmy tą bitwę, chociaż nie będzie ona jakaś mega mocna. To wygraliśmy, no wygraliśmy, wygraliśmy. No, jest lekki profit. Jest lekki profit, to jest najważniejsze. A moje bitwy, zobaczmy jeszcze tą za 744 przegrana. No i Svertowi też się jakoś dużo nie zwróciło. Więc dobra. Stworzę po prostu jeszcze jedną jakąś grubszą bitwę i zobaczymy, czy ktoś wbije. Jeśli nie, to już wtedy zakończymy odcinek. A jeśli ktoś wbije i będzie miał jaja, no to sobie ją oczywiście jeszcze ogarniemy i zrobimy sobie też naprawdę grubą bitwę. Cyk, cyk, cyk. Tego knife'a za 2400. Robimy bitwę na 2400. Zobaczymy, czy ktoś bije. No a my, bez przedłużania, ja się po prostu widzę z wami, jak batelka się zacznie. Poczekam po prostu jakiś czas. Okej, okay, nie muszę czekać, widzowie, jest Svert. 2400 bitka. I proszę, żebym ja to zgarnął. Pierwsza skrzynka dla nikogo, no bardzo słabo. Dice i 250 zł chyba. Lecimy do skrzyneczki Catch. Jest dla mnie, ale to są procentówki. Boję się, że tu może nic nie oddać. No właśnie, Neptun za 400 wydaje takie coś. Gocza, Fire Serpent. Oh my god. I ostatni konduktor. Ostatni konduktor. Ja to jeszcze przegrałem. 2400 bitwa. 2400 bitwa, dobra. No nie mogę tak tego skończyć, widzowie. Nie mogę tak tego skończyć. Jest straszna lipa. Jest straszna naprawdę lipa. Dobra, no będzie znowu długi odcinek. Będzie znowu długi odcinek, ale my musimy zrobić po prostu bitwę all-in. No bo tutaj innej opcji nie widzę. 1500 zł. Jedziemy po prostu z tymi tańszymi skrzynkami, bo one potrafią oddać. Cyk, 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 cyk. 1500. Dodajmy sobie jeszcze Hydrotus i Lore As. Dobra. 1370 zł bitwa. No i zobaczymy. Zobaczymy, będzie znowu długi odcinek, ale wiem, że takie odcineczki lubicie. Możecie dać znać, po prostu zostawiając łapkę w górę. No i dobra, po prostu widzimy się, jak ktoś do takiej baterki dołączy.
Okej, widzowie, nie zdążyłem nawet zatrzymać, a my mamy Sferta. Drugi pojedynek z nim musi być przeze mnie wygrany i mam taką nadzieję, że taki będzie, chociaż on znowu zaczyna bardzo dobrze. Lecimy, okej, no tutaj też dwa dobre itemy, mój troszeczkę droższy, no ale i tak jestem w plecy. Angel, dla niego, 285, no będzie ciężko. Mysterius też dla niego, oj. No, bardzo ciężki odcinek. Jeszcze AWP boom dostał. No cóż. No, to ja już tutaj nie wierzę niestety w nic. No, nawet nie wiem, czy jakaś mega droga kosa. No, ten digelek by uratował na pewno. Jest kałach. I ostatnia skrzynka decydująca. No, niestety. Cóż, widzowie. Długi odcinek. Nie udało się niestety zgarnąć. Też, no 2000, no nie jest to jakiś mega profit, zobaczymy co jeszcze tutaj dostanę. Jest gloczek, jest w porządku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.